Drapa poproszę. Ale nie bierz tutaj smrodaka. 15 dolarów w zestawie. Wciąż smrodaka. A ja nie zapłaciłem. Nie zapłaciłeś? Myślałeś, że nie słyszałem tego, jak gadałaś? Rzuć to! Nie rozumiesz tego. Rzuć to, powiedziałem. O, no, sam księt. Przecież zabiją was, no. Wiesz dobrze, jak tam jest, wiesz co? Zabiją. No, zabiją nas wszystkich. To ty nas zabijasz. Panowie, co to jest? Przed nami jest, jak to mówił pewien doktor, ośmiornica. Albo nawet coś innego. Nie zabije? Ty, co jest? Co tu się pali? Pali się. Ty! Honorowi widzowie, znikamy stąd. Cholera! O, to pierdyło. Jak ci położył? O, idą. Patrz, idą. Strzelamy? Może jesteście? Słuchaj, ja sobie nie żartuję, tak? Nie radziłbym. Wszyscy wyszkoleni. Decyzja należy do ciebie. Przechodzę dalej. Oto panowie. Panowie, zaczynamy. Siemaneczko, z tej strony Wader, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Zombie. Widzowie, zobaczcie, tutaj się dzieje, wszyscy do siebie celujemy. Jest naprawdę masakra, no zgodziliśmy się tylko na jedną osobę, żeby uratować czynić za 3 pudełka antybiotyków. Mam nadzieję, że jeszcze się jakoś dogadamy, a jak nie, widzowie, to tak jak obiecaliśmy, ram pam pam, nie ma ludzi, tak? Jest nas więcej, w sumie chyba tak, ale na pewno mamy lepszą siłę i lepiej wyszkolonych ludzi. Dlatego widzowie, zostawcie mnóstwo paczek w górę pod tym odcinkiem za to, że zombie teraz pojawiają się częściej niż byli. I no i oczywiście subskrypcje z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, żeby stawiać powiadomienie, bo ta seria jest kozacka i dopiero się rozwija. Ja wam nie przedłużam, zaczynamy od tej akcji. Wczujcie się w klimacik. Co? Odłóż to! W tej chwili! Dobra, dogadajmy się. Dostaliście jednego, 3 pudełka. 3 pudełka za jednego gościa. A gdzie jest pozostałych 4? Była mowa o jednym. Nie, była mowa o 5. Słuchaj, zaraz będzie mowa o waszym zerze. Szefie, mogę ich zabić? Uspokoić swoją koleżkę? Czy ja mam go zabić? Mogę strzelić w jednego, żebyście opamiętali? Za ile będziecie? Kto za ile będzie? Chowajcie się, biorę broń, długą. Wszystko w porządku? Jest tam ktoś jeszcze? Dobra widzowie, wchodzimy tu. Wszystkich do końca. Oho! Co my tu mamy? Ktoś chyba nie zdążył wbiec na działko, co? Ale auto mają. Też takie mieliśmy kiedyś. Ja, to ma silnik motorowy. Ale nie takie. To chyba jeszcze potrafi pływać. Mi się ten Guardian bardziej podoba. Myślisz? No. Co tu się dzieje? Będzie lepszy. Patrz, kogo mamy. O, medyczek. Gdzie się chowasz? Chciałem wam dać paczkę. Tak? Paczkę? No, wszystkie dawaj. Poczekaj. To oszczędzę ci życie. Zęby ci niemiłe. Życie ci niemiłe! Bierzcie paczki. Dobra, to. I do samochodu. Panowie, łatwo przyszło, łatwo poszło, tak? Chcieliśmy się dogadać, nie chcieli to. Trudno, ostrzegaliśmy. Bierzemy to działko? Ja bym wziął, mogę je wziąć. Bierzemy Dobra. Działo? Bierz działo. I na więzienie. Ten Guardian przed nami? Ja może ten Guardian wam się podoba, panowie, co? Słyszę jakiś pojazd, bo mi ktoś tutaj przyjechać. Pakuję na Guardiana. Cicho. Już tutaj przybiegł. Widzowie, to są oporowcy! Pakuj się na działko, dobra, strzelaj w nich! Z nimi nie trzymają niby. Co nie? Z nimi nie trzymają! Ej, panowie! Co? Strzelaj! Patrzcie, bierzcie dwa stroje już mamy. To wyższy. Przynajmniej ten pierwszy stroje konie praktycznie. W tym dziale nie ma amunicji. A panowie, oprowcy nawet sami siebie wybijają. Chodźcie, idziemy stąd. Uwaga. No i mam ciuszki. Do samochodów. W tej chwili, widzowie, patrzcie, jak chrzęś się zmienił. Jaki stał się teraz agresywny. Dajcie znaka, czy to jest dobre, czy tak zostajemy, czy się zmieniamy znowu w miłych. Torba jakaś leży. Czy spokornieć. To nie lepiej zamiast tego wziąć Guardiana? Myślisz? Otwórzcie bagażnik. No myślę, że... Ale tym się wtopimy. No jednak masz rację, dobra. Pakuj go i do bazy jedziemy. Może weź ten samochód. Max, weźmiesz? Wezmę go. Ja pierdziele, ty nie mamy opon. No to... No. Cholera! Ale nie mamy jednej. Zobaczę po bagażniku, czy nie mamy zapasówki. Czek. Damy radę. Myślisz? Dobra, ciekawe co tam u nich. Nie, może
Się nie pozabijali przynajmniej. Co? Warta, otwieraj bramę. Czemu nikogo na warcie nie ma? Warta, otwieraj bramę. Nie podchodź do bramy, coś jak chcesz. Co jest grane, stary? Jakby opustoszało wszystko? Dobra, że wejdziemy tędy. To otwarte było? Nie sprawdzaliśmy. No, o! Otwarte. Tu mogło być sztywnie. Nie byliśmy. Co tu robi? Jeleń! Jeleń! Jedzenie na potem. Zostaw. Ja go wcześniej szukałem. Będzie jedzenie, spokojnie. Dzik. Kamera. Nie, tamtędy nie, tamtędy dzik. Nie, tamtędy nie przyjdziecie. To tu jakieś zło jest otwarte. Otwarte? Czemu się składam do naszej bazy? Bo nikt nie odpowiada. Bo jakby zamknęli nam... Nie chcieli nam otworzyć. Chodźcie, chodźcie. A może ktoś ich załatwił? Uporowcy? Halo. Samochody. Halo. Halo, halo. Jest tu kto? Halo. Halo. Ja, co z merdem? Co z merdem? Co jest? Weźcie mnie stąd, wypuśćcie. Co jest? No nie ma nikogo. Jak nikogo nie ma? Tylu godzin. No nie wiem, słyszałem jakieś strzały. Co? No nie ma tu nikogo, nie wiem, wołałem tutaj. Medyk, zgłoś się. Chodźcie na dół. Weźcie mnie wreszcie stąd wypuścić. Wychodź, otwieram cię. Tutaj. Wychodź. Głodujesz? Ale ja bym... Nic nie jadłem. Ja bym obronie jeszcze nie dawał. To normalne to jest, chyba, tak? To nie jest jeszcze pora na to. Idę do szpitala, zaraz będę. Zobaczę, czy tam są. Dobra, widzę, coś dziwnego, czemu nikogo nie ma w szpitalu, a czy w więzieniu ogólnie. I nikt nam nie odpowiada, kto w ogóle był na warcie teraz. Okej, to są pustki. Zbrojownia, pusto. Halo. Pusto. Halo. Pusto jest, ty. Może u góry siedzą w tych biurach. Pusto, no i pusto. Co się dzieje? Nie ma tu nikogo, kompletnie nikogo tu nie ma. No nikogo nie ma, masz rację, chodź. Dobra, jest jeszcze jedno miejsce. Ci w ogóle się tym nie interesują. Na zewnątrz nie ma ich. Tutaj. Też ich nie ma. Co jest do cholery? Wstawać! Ale... Wy! Co wy robicie? Co to? O, w końcu się przebraliście, śmierdziele. No właśnie, byliśmy na wyprawie, ogarnęliśmy nowe dziuchy i zaspaliśmy trochę. Na wyprawie. Byliście na wyprawie, kto był na warcie? No ja. Ty? W łóżku chyba. Ja pierdziele, tyle na was liczyć. Dopiero co się położę, daj mi spokój. Ja pierdziele, nie wytrzymam, nie wytrzymam. A jakby nas napadli, teraz jakby nas nie było i ale o co wam chodzi? Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Byście mieli niespodziankę. Bezpieczny, a tamtego bloku nikt nie pilnował. Weź się odwal. Odważ się, no ciekawe. A, to tyle. A ty się odwal Charlotte. Niebezpiecznie chyba, ja wracam. Słyszałeś? Co? A ty, odczep się od Charlotte. Czego ty chcesz, człowiek? Nawet jej nie znasz. Co mogę powiedzieć tobie? Ale na pewno nie ryzykuję jej życia. Jak ty to robisz? Człowiek, ty masz jakiś problem do mnie? Mam do ciebie problem, bo przez ciebie ona ryzykuje swoje życie. Czy ze mnie ryzykuje życie? A kto ją puścił? Wiesz, zastanów się. Kto ją puścił z tym fight łapą twoim koleżką na miasto? Kto ją puścił? Na jakie miasto? O czym ty gadasz? Co, musiałem ją szukać. Kiedy? Kiedy? Przypomnij gadasz, sobie. Człowieku. Przypomnij sobie. Dobra, wiesz co? Co? Vice versa. A wy co? Dziękuję ci, Panie Boże, że podarowałeś nam taką wielką siłę. Że możemy w ciebie zawsze wierzyć. Że jesteś zawsze przy nas. Chcecie chłopaki dołączyć? Okej. Okay. Panowie. No? Już tak się, jak się już modlicie. Tak. To nie w taki sposób. A my się trzymamy za... Się trzymamy za ramię. No właśnie. Za co mamy się trzymać? Za k***a. A dobra. Jak się modli? Jesteś katolikiem? Tak. O, dziękuję. Tyle ci powiem. Właśnie tak. Słuchajcie, trzeba znaleźć kolejne samochody. Mamy ich braki, tak? Zgłaszam się na chętnego. Dobra. Jak braki, jak zrobiliśmy przed chwilą dwa samochody. Wciąż są braki. Ale przypominam, że ostatnio przyjechaliście bez mojego samochodu. A, bo wtedy go oddaliśmy to. Chyba. Dobra. Słuchajcie teraz tego. W ręce w górze ci, co jadą ze mną. Cztery osoby. Ja jadę. Tylko... Ręka mnie boli, nie mogę podnieść. Też chce się stąd wyrwać. To widzę, że prawie wszyscy chcą jechać. Są cztery osoby. Ale ja dałem rękę do góry. Oprócz medyka i swojego przydupasa. Nie chcemy tu siedzieć. Nie mówię o tobie. Bo w to mi, gdzie siedziałem na głodzie przez ile? Dwa dni? Ale, a co zrobiłeś? Czyli nie masz sił. Czyli odpoczywasz. Ale zjedz, nie bierzesz broni. Kanapeczki są w kuchni, bo powinna być. Miłego. Ten może ze mną zostać. Zostajesz? Chcesz z nim pogadać. Co? Czego on chce? Chłopie, zajmij się swoją dupą, swoim interesem. Dawaj ten. Nie wtryniaj się to, co nie należy do ciebie. Chyba, że wolisz, żeby pewna bomba wybuchła. Co nie należy do mnie? Co nie należy do mnie? Nie twoje interesy. Słucham, co nie należy do mnie? Aj, ty już dobrze wiesz. Jeszcze raz będziesz mi coś wypominał, a nie ręce za siebie. Zrozumiano? Będę ci wypominał. A, ja użyję mojego pstryska. Ty? Właśnie ty. Ty i twój przydupas. Poważny mechaniku. Na nic się nie przydajesz.
Na nic? Zesrałbyś się, jakbyś mnie nie miał. Siedziłbyś w swojej noże, oprówcy by cię znaleźli i by cię zaciupali. A ty byś leżał gdzieś w rowie. A ty byś się zesrał w kiblu, kurwa, sraczki byś dostał. Chyba w drugą stronę, ja ci daję tabletki, żebyś, kurczę, lepszą kupę robił. Tak jak już powiedziałem, jeżeli jeszcze raz Charlotte narazi swoje życie przez was... Słuchaj mnie, to ty się od niej odczepisz, albo ty pożałujesz. Dlaczego mam się odczepić? A kto ma bombę w głowie, ja czy ty? Dzięki, rozmowa skończona, jedź sobie na swoją wyprawkę. Słuchaj mnie, twoja gra się skończyła. Żeby twoja gra się nie skończyła. Gdybym miał bombę w głowie, to miałbym chyba szwy na głowie, co? Masz szwy. Gówno, a nie szwy. Zaraz mi się skończy cierpliwość. Nawet się nie przyzna do błędu. A nie, dobrze mu powiedziałem, czy nie? Coś wartościowego. Ale fajną masz mufę. Ale twój jest olśniewający, ale coś to trochę miał. Wiem, ale ty masz taką przykrótką tą mufę, coś mi się wydaje. Ale co chodzi o to, że... Co wy mówicie? Coś. No broni! O broni tutaj mamy ten, gloki swoje. Dobra, to przeładujcie swoje gloki i zapraszam na wyprawę. O czym ty myślałeś? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Nie będę z siebie robił głupa, tak? Nie będzie mi wściemniał, że mam jakąś bombę w głowie. Że będzie narażał Charlotte na śmierć, tak? A kto tak powiedział? Kto tak powiedział? Chyba kto tak zrobił? Kto tak zrobił? Nie twój interes, Balboa. Balboa. Wymyślmy sobie ksywki. No to jest Balboa. Jestem dobra, Balboa. To jest Whissy. Ty to wiesz, jak się nazywasz? Debil. Ej, a mam pytanie. A ty bez żonowiec. All fryer. No tak. Tylko amunicja do... Ale słyszycie mnie na kanale? Tak. Ile z was poszło to tam? Może pływać kto zostanie po wodzie. Tutaj? Czy ja nawet broni nie mam? Jak mam to obronić? Ktoś tu przyjechał. I medyk tu zostaliśmy. Pakuć. Skoro jest taki hop do przodu, to raczej pomoże. Odnoś odejdzie, sign albo pożałujesz. Dobra, słuchajcie. Idziemy do Los Santos, a na pewno znajdziemy jakiś samochód, bo potrzebujemy zwykły samochód do wypraw, a nie jakieś kurde działkowce, jakieś opancerzone samochody. W sumie ten samochód nie jest opancerzony, no to jest jakiś kawałek No, ale blachy. Ma działka. Działka, jakaś piła z przodu, czy co to jest? Nie wiem, co ten wojak, polera, na wymyślał w tych samochodach, ale podoba mi się to. Wszędzie tylko zniszczone te samochody są. Wszędzie. To są same wraki. Ja nie wiem, czy my znajdziemy coś ciekawego tutaj. Może tu coś się, wiesz, może kryło. Też jakiś wrak, ale widzę... Przemiany koła stoi. Coś więcej kolorów ma niż reszta. Widzę, sprawdzimy to, chociaż to nie tylko jest... Tylko nie zjadła ruda. Czteroosobowy samochód, ale jest to zwykły samochód, to chociaż tyle. Chodź, sprawdzimy to. Ci go rozjechali. Mogę tylko wsiąść? Zobaczcie. A, to samochód, ma komunikat. Nie odpala. Nie, poczekaj, sprawdzę, co tu jest zepsute. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy, widzę, były. Mamy skrypt na naprawianie, mamy 10 razy olej silnikowy, czyli 10 litrów. Coś takiego? Nieźle. Jedna bateria i 132 części samochodowe. Słuchajcie. Trochę to jest do naprawy, więc nie wiem, czy tego nie olać. Serio, mi się wydaje, że ten samochód się nadaje tylko do cabrio. Patrz, jak to wygląda. Ten dach to w ogóle sam popiół jest praktycznie. Spłonął nieźle. Mamy jakiś akumulator? Gdyby z innego auta podłączyć na chwilę? Nie mamy w tym żadnego dodatkowego? Czekaj, sprawdzę. Ty, jest bateria. Czekajcie. No, pójdzie na baterię. Włożę ją. Nie, że bateria, tylko po prostu chodzi o akumulator, tak? Repairing vehicle. Zobaczymy, czy nam doda tą baterię, czy to będzie pasowało. Aha, I don't have all items. Czyli chyba musimy mieć wszystkie. A na prawe chociaż kół możemy to zrobić? Ha, też musimy mieć koła. Takie jaja, takie grzbiety. Panowie, nie damy rady. Żeby zadziałało, musimy mieć wszystkie rzeczy. Olewamy. Nie, to się nie opłaca nawet. Olewamy to, co? Nie opłaca tego. Dawajcie. Co kopiesz? Ty, uspokój się tam. Po prostu olewamy ogólnie to, czy jak? Czy co? Wiesz co, możemy na razie olać. Przecież mamy mało samochodów, mamy jakieś 4 osoby, w ogóle nie mamy. Oprócz tego wojskowego. No nie mamy, ale powiem ci tak, jeżeli dobrze to zagramy, i tak nas nie jest dużo. Zmieścimy się we wszystkie samochody. Ale wiesz, no zawsze lepiej mieć jakiś samochód dodatkowy, tak? W którym... Albo ten insurgent, może on tam jeszcze stoi. W ogóle kto pomyślał, w ogóle nie pomyślał, żeby nie wziąć tych pojazdów, tego insurgenta? Wsiadłem do swojego samochodu, reszta się nagle rozbiegła, ja patrzę, a 4 samochodzi w jednym siedzi, więc... No to już nie do mnie, nie? Już nie do ciebie, no dobrze, Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że już go nie będzie. Dobra, co, wracamy. To nie ma sensu. Dzisiaj Liberty City. Liberty City? No, to przecież mówiłem. Ty lecisz, jedziesz sam, płyniesz. Jak sam? Musicie mi pomóc, tak? Czyli chcesz razem z nami płynąć. Zbieracie rzeczy i płyniemy. Łódź mamy, wszyscy się zmieszczą. Chyba ten zasrany medyk niech będzie chciał. Dobra, pojedźmy, przygotujmy już łódź. Pojedziemy. Druga sprawa, co myślisz o tym medyku? Wydaje się dziwne, ale no współpracuję z nim od początku, tak jak wspominaliście. Dobra, dlaczego pakuje Charlotte w takie rzeczy? Ja tylko słyszałem od ciebie, że masz jakąś bombę i że... Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi z tą Charlotte. Słuchaj, nie to, żebym się zakochał w przyszłą żonę, tak?
No tak. Tylko tu chodzi o czyste sumienie. Kobiety miały nie ginąć. No, miały pamiętasz? Nie ginąć. No tak, były ustalenia. Kobiety, dzieci nie tykamy. Dokładnie. Nie to, że on chce ją zabić, ale wysyłali ją na takie misje, gdzie może zginąć. Na jaką misję? Nieważne. I my nic o tym nie wiemy? Teraz nie ma żadnej misji, była wcześniej. Ten samochód trzeba wciągnąć się do środka, naprawić koło. Wjadę w nim, czekaj. Tu wierzy. Poprawić sobie. O, mamy jeszcze jelenia, zmucimy go. Czy on się zmucił? O, zniknął. Ciekawe czemu. Dobra, parkujemy. No i co? O, żebym zaraz psa nie przyjechał. Po prostu stanę tutaj, na wszelki wypadek. Pójdziemy szybciutko, a mam pasy zapięte. Pójdziemy szybko, się zbierzemy. I co? Płyniemy! Czemu Merl zastrzelił tą kobietę? On na początku się ma do niej. Jaka była zasada? Nie wiem, jaka była zasada, nie byłem przy nim. Kobiet i dzieci nie zabijamy. Tej zasady byśmy się trzymać. O, nie złamał. A ty, Bond, czy tam jak to miałeś, Balboa, gdzie twój syn? Co? Gdzie twój syn? A miałem syna? Witam. Nie, nie miałeś, wiesz, miałeś dwóch. Ojciec roku. No to nie wiem. Tym bardziej, my tym bardziej. Zbierać swoje rzeczy i zaraz płyniemy. Jeszcze nie. Masz ten dysk nadal? Mam. Dasz go na chwilę? Co po co ci? Zainteresowało nim. Trzymaj. Masz u mnie w pokoiku. A ty co? Co chcesz? Wyłysiałeś, widzę. Włosy mi tylko przeszkadzały. Czemu to czytasz książkę? A czemu nie? Zabijam nudę. Zabijasz sam kobiety. Innych. Ale śmieszne. To właśnie nie jest śmieszne. To samo co ja, to... Ale jaka była zasada? Tak, jaka była zasada? Że nie zabijamy nikogo. Ty pierwszy to złamałeś. Nie, nie zabijamy kobiet i dzieci. Nie, nie zabijamy nikogo. Pamiętam ja słowa, które powiedziałem na początku. Jakie nie były zasady, panowie? Kobiet i dzieci. Nie zabijamy kobiet i dzieci. Wpijcie sobie do tej głowy. Swoje zasady. Gdzie wyjdziecie? To też się stosuj do naszych, bo inaczej stąd wylecisz. Co to masz? Dobra, widzę, że musimy się napić. Okej, i też chyba najeść. Mamy chlebek, okej, zjemy go. Co tam miałeś? Na tym dysku? No. Ciekawe informacje. Na jaki temat? Wiesz, że wojsko posługuje się radiem. No wiem. To jest zaszyfrowane. No i co? A tam jest informacja, na jakiej częstotliwości są. O! Jeśli to odszyfruję, to się dostanę na to przecież. Dobra, przebrany, pachnący, spakowany, możemy jechać. W końcu przebrany. W końcu. Ja jadę tak. O, frajer. Nakopmy go. Shane, możemy na chwilę? Pobiją zaraz. Na bok. Co chcesz? Słyszałem, że jedziecie, nie? No. Ja nie jadę, ja tu zostanę. Wiesz, pilnował tego... Ja... Wiesz... Masz zdjęcie. Jak ją znajdziesz, to powiedz, że ją kocham nadal. Jasne. Przepraszam. A ty? Ja na... Uwierz mi, że naprawdę słyszałem, ale... nie powinienem tego robić. Co słyszałeś? No słyszałem, że gadała z nim. Słyszałem to wszystko, co gadała. To już nieważne. Teraz jest to, co jest. Piluj medyka, żeby nigdzie... Tak, żeby nigdzie Charlotte nie pokował w żadne tarapaty, tak? No dobra. Powodzenia. Trzymaj się. Nie przepraszam. Niech sobie przepraszam. Zostajesz tutaj. Coś mówiłeś, czy to muła pierdział? Zapcie mordę, frajerze. A, odezwał się. Bezwartościowy mechanik. Nie. Zobacz to. Koniec. Zaraz ty będziesz bezwartościowy. Może pokazać ci, jak wybucha bomba. Pomogłeś mi kiedykolwiek? Z czym? Ogólnie z czymś. Ile razy was nie uratowałem? Zesrałeś się. Tak, a pamiętasz jak ostatnim razem w poprzednim obozie? Jo. Co? Żyłeś tylko dzięki mnie. Bo? Nie podwoli. Bo gdyby nie ja, to darłoby się zakażenie i już byś leżał martw. Była też tam Charlotte. Do dodania? Tyle, że ty też jesteś bezwartościowy. Jak ja go nie cierpię, widzowie, jak ja go nie cierpię. Idziemy do samochodów i jedziemy do naszej łodzi, która jest zacumowana przy elektrowni. Jedziemy bez nich. Jak bez nich? No oni nie jadą z nami? Wszyscy jadą, a z tego co widzę. No ale jeden poszedł z tą na bok, tylko słychać było, że on nie jedzie, on zostaje. Zostają. Będą pilnować tego parobka. Pakować do jednej fury. Zostawiamy ich tam. Kurczak. Nie wiem co robić. Czy lepiej zostać? Czy jechać do tej żony? No nie wiem, musisz zrobić to, co uważasz za słuszne. Chcę ją zobaczyć. No pamiętaj, że jesteś ugryziony. Chcę ją zobaczyć. Tak trudno do zrozumienia? No są niektóre aspekty, przez które jest trudno zrozumieć. Ale rodzina jest ponad wszystko. Zapamiętaj to sobie. No, ja brak, więc nie rozumiem. Zrobiłbyś to samo na moim miejscu. Pewnie to. Mam nadzieję, że jeszcze żyją. Każdy ma taką nadzieję. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj tych drań nie spotkamy. No tylko tego by zabrakło. Co by się działo? Powiem, co by się nas tu działo. A wiesz, że jest tylko trzech? Bo tam ci nas nie dogonili? Jak to nas nie dogonili? Jadą, widzę, że jadą. Jadą. Tak się z dala trzymali, że ich nie widziałem. Bez sensu, że w ogóle z tym działkiem jadą. Tędy nie przyjadą, bo ten z tyłu się wywali pewnie. Myślisz? Myślę, że tak mogłoby być. Pojadą na oko. Co jest? Co tu się stało? Gdzie nasz statek? Nie mam mojego statku. Co o, się stało? Jest, ale pod wodą. Pod wodą? Ja pierdzie. Prowców. Nie gadaj. Co się stało? Co się stało? Nie ma łodzi.
Jak nie ma łodzi? A widzisz ją, żeby tutaj gdzieś była? Jak nie ma łodzi, jak tam stoi łódź, za jaka wielka. Rozbita. Tak? Ale łódź. Wsiądź do niej i podpadł. Chyba chyba było i liba. Babcia tak powiadała. Ktoś ukradł łódź. Co teraz? No nie wiem. Powiem ci, że pokłóciliśmy się w sumie, no dokładnie ty się pokłóciłeś z medykiem. W sumie nie wiem, czy sens jest wracać do więzienia. Jedziemy na radiostację. Muszę mieć sygnał do żony. Cholera. Po co w ogóle tego psa wzięli? Zawsze możemy go zostawić. Nie, nie będziemy tacy. Stałbyś swojego psa? No nie, ale ten jest jakiś dziwny. Bo? Bo najpierw w sumie przychodził do... Ja nie pamiętam jak... Twój kolega się nazywa. Nie znam go za dobrze, więc... Który? Tego, którego zostawiliśmy. Merl? No, podchodzi do Merla. No i co? Nie wiem, nie wiem. Dziwny mi się ten pies też wydaje. Wszyscy w ogóle to też jest dziwny. Zwierzę, też istota ludzka. Jaka ludzka. Po prostu chcesz być ludzka. Co? Możemy też nazwać to jako istota ludzka. Istota żywa. Tak będzie lepiej. Dlatego nie warto zostawiać aż śmierć takiego psa. Nie poradziłby sobie zapewne. Pewnie tak. Jak tu wszystko dobra, zakażone. Cholera. Dobra. Teraz tak, wjeżdżasz na gruz, przejeżdżamy w sumie po barierce. Nie ma co, stary. Dobra, wycofamy. Zawijamy. To w ogóle wracamy dzisiaj? No, no cyk. Musimy wrócić. Czemu mielibyśmy nie wrócić? No nie wiem, pokłóciłeś się z medykiem. Nie wiem, co mu strzeli. Odbijałeś więzienie? No, odbijałem, no. Przecież nie to jechać ty. No, bo to gałęź cichaczy. Odbijałeś więzienie, także też to jest twój udział, też twoja siedziba. W sumie racja. Dawno offroadem nie jeździłem. Udało się. Siadł naokoło, trzymałem blisko. Ale to on ci mówi, że masz jakąś bombę, tak? Nie, mam pierdziel głupoty. Smuty no, tego właśnie, wali. Właśnie, wiesz co, może lepiej to sprawdzić. Skoro, może ten medyk nie powie, ale ta Charlotte? Ona powie, tylko nie wiem gdzie ona jest. Najpierw musimy ją znaleźć. Co? Mi powiedział, że mam szwy, a tak naprawdę ich nie mam. Nie wiem. Nie rozumiem no, wydaje tego. Się dziwny. On wydaje się dziwny, naprawdę. Bardzo dziwny. Byłem tu na początku tej całej apokalipsy. A w ogóle po co tu przyjechaliśmy? Mówiłem. A, chcesz porozmawiać z żoną? Co? Jak się mam tu podłączyć? Wiesz co? Zaraz, przecież mamy hakera. Hakera do analogówki? No ale, wiesz, haker, ale on bardziej jest elektrykiem, no to on powie co i jak. Co? Braciak, jak się do tego trzeba podłączyć? No trzeba jakoś. Złapiemy sygnał do miasta, które jest 500 km stąd? No, znają ci się tam. Jeśli tam mają antenę. Muszą mieć. Działaj. Ej, spróbuj. To popilnujcie tu obszaru. To co widzowie, my pilnujemy, haker tam działa. Mamy naprawdę dużą brygadę. Cholera, tak mi się niewygodnie siedzi. Widzowie, muszę wam powiedzieć pewną historię. Jak tak już stoimy, czekamy. Mam bark wybity. Bark, bark, bark. Bo ostatnio ktoś mi zamknął dom, nie miałem jak go otworzyć i musiałem wchodzić przez okno na pierwszym piętrze, nie róbcie tego. I podczas wciągania jakoś tak mi się ręka wygięła, że wypadło. No i widzowie, siedząc tu, nagrywając drugi odcinek pod rząd, żebyście mieli odcinki jak ja będę na wyjeździe. To jest katorga, bo ja normalnie czuję już jak mi tu się coś wbija, tu się coś wbija, bo ten już miałem wcześniej skontuzowany. Także napiszcie coś miłego chociaż w komentarzu za to, że siedzę tak dla was. I co tam? Dobra, jest. Czas antenowy ograniczony. Dobra, to działa. Wojsko może namierzyć. Halo? Tu Shane z Los Santos. Słyszy mnie ktoś? Liberty City? Halo? Halo? Lori? Cholera! No, namierzyli. Poszedł sygnał. Kurde, widzowie. Było blisko. Nic z tym nie poradzimy. Zawijamy, na więzienie. Przydałby się lepszy sprzęt, aby zagłoszenie zdjąć. Jedziemy. To w tych czasach niewykonalne. Spakowani, spakowani. Spakowani. Wracamy do domu. A pamiętasz, jak ci mówiłem o tym zrzutach? No. Dzisiaj, no, coś podsłuchałem. Co podsłuchałeś? Ma dojść do zrzutu. Gdzie? Ma dojść do zrzutu na wiosce tam. Gdzieś na Chiliad to jest. Na górze? No, coś w tym stylu mówili. To turystyczne miasteczko? Na jakieś wiosce, no. Wiem o tym tylko. Wiesz, możemy spróbować to zawsze odbić, nie? Teraz? No to ma od razu być po zmroku. To chyba warto już się tam udać, co? No, warto przynajmniej jeszcze oblężyć teren. Dobra, jaki jest plan? Nie mamy snajperek przy sobie. Nie mamy snajperek, ale poradzimy sobie. Amunicję mamy? Po tych oporowcach na przykład? Powiem, że amunicję mamy. Dobra, to super. Takie co, no jedziemy tam. Jedziemy. To jest gdzieś tutaj. Może zostawmy gdzieś niedaleko samochód. Myślisz? No w sumie lepiej się przejść niż zaraz coś speszyć. Jeszcze broń. I dużo amunicji. Prawie co, ile mam amunicji? 74, dobra. Musimy wziąć więcej samochodu. Dzisiaj na wiosce na Montchiliad ma dojść do zrzutu. Próbujemy go odbić i w ogóle zobaczyć co tu w nim jest. Cholera. Dobra, biorę amunicję i idziemy. Pójdę na górkę. Dzielimy się na sektory. Ja idę na górę, nie wiem kto jeszcze za nami idzie. Mogę pójść. To chodź. Reszta od dołu. Trzymamy się na radiu. Idziemy od tyłu. Pies zostaje.
Azor, zostań. To co, widzimy się już zaraz na radiu, tak? Czy raczej słyszymy? Tak, widzimy się na radiu. Dobra, widzowie, biegniemy szybko na górę. Tam musimy znaleźć jakiś punkt widokowy z góry, bo tutaj już widać tą wioskę. Zobaczcie, są normalnie zasieki tam. No i co, znajdziemy fajny punkt widokowy i będziemy działać. Dobra, widzowie, dobiegnę do takiego punktu. Musimy tu jakoś wejść, żeby tutaj nikogo nie było. Aha, są już jakieś flary. Dobra, my jesteśmy gotowi. Musimy wypatrzeć jakichś ludzi. Tam widzę, jak ktoś chodzi. Ale słyszymy się? Słyszymy się. Tam są schody. Widzicie flarę? Widzimy. Zaraz miał coś do zrzutu. Przygotujmy się. Jak rzucili flarę, samolot się zbliża. Myślisz, tą flarę widać z lasu? No, jak widzisz, no trochę jest gęsto tu, ale wszystko wychodzi na to. No to oczekujemy. Trzeba przejąć na zrzut. To mogą być naprawdę dobre rzeczy. Ja widzę, oni tam są ciężarówką. Patrzcie, ile ich tam jest. Zbliżajmy się powoli. My zostajemy u góry. Kiedy zobaczcie, widzimy ich tam. Komendę, jak będziemy mieli już zaczynać. Zrzut już jest? Szczerze. Strzelamy? Jak ze zrzutem? Jest już, jest, jest, widzimy. Strzelamy, strzelamy. Wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie! Jo, ogień! O, to lubię. To się nie spodziewali. To chyba nasi, nie strzelamy. Dajcie mi osłaniać. O. Mamy. Nasi? Ej, wy, zeszliście mnie na morzu? Halo? Nikogo więcej nie ma? Schodzimy do was. A co, nie jesteście na nim? W jakim morzu? Zebrany, zrzut zebrany. Nie. Wycofajmy. Ja będę sztywniej do was się zbliża. Ej, to wracajcie szybko, tutaj bo medyk wariuje. Do samochodu. Nas nie ma, tu nie informowałem. Medyk coś sztywnym odpala. Odpala. Co? Wracamy, wracamy. Tak, medyk. Będzie zmieniał akumulator. Dobra, widzowie, biegniemy szybko do samochodu naszego i zwijamy jak najszybciej do więzienia, bo tam medyk coś wariuje. I w ogóle nie wiem, czy mam takie dziwne ścinki, jak jest powyżej ileś tam minut nagrania. Jakby wiecie, jest taka ścinka jedna, normalnie chodzi gierka i jest ścinka. No możecie zobaczyć nawet. Minut. Spadaj, wsiadaj! Trochę mamy tych rzeczy. Co ten medyk wariuje? Nie wiem. A jakie tam były rzeczy? Racje żywnościowe, na pewno mamy. No. Nie wiem, jakąś kartę znalazłem. Nie wiem co to, ale wziąłem. Amunicji trochę, no i dwie bronie. Dużo tego nie było, ale... Zawsze coś. Zawsze coś, dobra, jedziemy do więzienia. Dobra, widzowie. Na szybkość. Czołg dalej tu stoi. Jesteśmy, już jesteśmy. Trzeba jakoś go stąd wziąć. Dobra, ja na was czekam. Dawaj, 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 dawaj. Cholera, jak oni hamowali. Dobra, wbiegamy tam szybko. Co jest? O, wróciliście. Uspokój się. Co uspokój się? Co? A jak mnie wysadzisz? Shane. Uspokoiłbyś się z tym radiem i potrafisz. A co ty robisz z tym żywym trupem? Co ty gdzieś przyjdziesz? A jest sobie radę. Chodź, cię pokażę. Co? Co jest? Nie, jakaś trupa, nie? No widzowie, obawiam się troszeczkę teraz. Dobra, poczekajcie chwilę. Dobra. Shane. Nie, co? Ja wchodzę tutaj, a on ma żywego trupa. Nie wiem, coś próbował robić. Dobra, chodźcie. Nagle coś zbyt miłuje. Chodźcie, chodźcie. Ciężar chce mnie zabić, dlatego... I teraz stopnie podchodzimy, tam żywy trup. Chodź tu, pieszek. Ja chciałbym wam pokazać prezentację. Nie celujcie do niego, zaraz sam się zabije. Chciałbym wam pokazać prezentację, jak może wyglądać głowa waszego kolegi, jeśli nie będzie się słuchał. Uwaga, 3, 2, 1... Dziękuję, koniec prezentacji. Jesteś nienormalny człowiek. Dlatego... Tak by wyglądała moja głowa, jakbym miał tą bombę, a jej nie mam. Ja z nim nie zostaję, więc chodźcie na bok, chodźcie na bok, chodźcie na bok, chodźcie na bok, wszyscy chodźcie na bok. Co? Skoro nie ma z tą bombę, to musi wiedzieć o tym każdy medyk, który tutaj jest. No. A jeżeli tak by się zdarzyło, że ktoś by porwał tego medyka, to jak on dostali tą bombę? Niby każdy ma pilot, niby. Niby tylko jeden jest na ciebie łasy. Nieważne, ja wiem, że ja jej nie mam. Dobra, zastanówmy się nad tym jutro. Dobra. Dobra, następny raz nie zostawiajcie mnie tu samego z nim. Dobra, panowie, dobranoc. Czemu w ogóle nie wyjechaliście? Dobra. Nieważne. Słuchajcie widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on spodobał, bo troszeczkę męczymy się tutaj. Raczej nie męczymy, ale główkujemy, żeby pokazać wam jak najwięcej fajnych akcji, żeby w ogóle urozmaicić tą serię. Także możecie pisać komentarze także swoich pomysłów i zostawiajcie mnóstwo łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to jak zawsze. I oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Siemanko, cześć.